Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy, zdradzam swoje plany. Mam już aktualnie ranking powyżej 2300, celem jest zrobienie 2400. Zaczynaliśmy z rankingu 1000, więc już jest progres bardzo dobry. Różni gracze się pojawiają na mojej drodze, jak dobrze wiecie, pewnie osoby, które śledzą regularnie Speedruna 3.0, to wiedzą, że zdarzają się niestety cheaterzy, co nie jest fajne, ale mam nadzieję, że tutaj będzie już szło wszystko dobrze. Patrzę tylko tutaj na swojego zawodnika, szybciutko, ile on partii rozegrał, 3700, spoko. Wygląda na to, że jest ok, mam nadzieję. Mamy gambit hetmański, wyprowadźmy sobie spokojnie skoczka, tak jak trzeba. Drugi skoczek wychodzi, za chwilę goniec na G5 i już trzy figury mogą być wyprowadzone. Znaczy mogę też gońca na F4 wyprowadzić, na G5 również, mimo wszystko, że tutaj stoi goniec. To są normalne rzeczy, posunięcie E3, a skoczek C6. A powiem szczerze, że ten ruch jest teraz według mnie dziwny, bo tutaj trzeba raczej pionka C6 albo C5 wstawiać. To mi się podoba. Jak się pojawia taki skoczek na C6, to teraz muszę się zastanowić, czy taki ruch nie wchodzi. Prawdopodobnie, więc hetman C2, takiego ruchu się nie boimy, bo tutaj, aczkolwiek hetman C2 może nie do końca. Wieża C1 bardziej mi chodzi po głowie, żeby ta wieża już grała, tylko skoczek E4. No dobra, wieża C1 wzmocni skoczka. Jak skoczek E4, to zagram gońcem na F4 na przykład. Choć zbić pewnie też można. Okej. Okay. Jest takie zagranie, no właśnie, tutaj, tak zrobimy, goniec H4, goniec H4. Ostatnio nawet w jakimś filmiku starym widziałem, jak Robert Fischer zagrał taki ruch w hetmańskim. A6, to jest ruch po to, że po wybiciu będzie wybicie gońcem i będzie zagranie B5, więc zastanawiam się, czy nie zagrać C5 po prostu. Spróbuję przeciwnika zamknąć, troszeczkę inaczej zagrać niż zwykle. Po ruchu B6 zastosuję posunięcie skoczek A4, będę bronił pionka. I ta wieża może też fajnie sobie w tym działać. Ktoś powie, dlaczego grać pionkiem C5, skoro wieża stoi na C1, a wieże muszą grać na wolnych liniach. Otóż nie do końca, jak widać w tym wypadku. Tutaj chodzi o to, żeby przeciwnika troszeczkę zgnieść, zabrać mu przestrzeni. Ta wieża będzie wspomagała pionka C5 według mnie. Skoczek E4 trzeba brać pod uwagę, ale widzę, że już przeciwnik wieża E8 raczej miękko będzie chciał dojść do ruchu E5. W sumie racja, mój drogi przeciwniku. Dobrze, żeś to wykombinował. Dobrze on to wykombinował, słuchajcie. Bo teraz tak. On zagra tutaj. Dobra, ale goniec D3 niech będzie. Nie wpuścimy na E4. Skoczek zagrał, chyba tutaj muszę, tak, koniecznie tutaj, żeby bronić punktu E5. Oczywiście ruch E5 będzie mógł być zagrany od razu. Taki ruch nie działa, bo mam tak czy tak. Poczekajcie, tutaj będę miał bicie, dobra, roszada. Problemy z głowy, a jak taki ruch, to biorę pod uwagę bicie i bicie pionka na D5. To trzeba też liczyć, wieża C1 będzie broniła pionka C5. Robi mu się chyba ciasno. Nie wiem, czy on za szybko nie zagrał. Musiałby pewnie jeszcze zagrać G6, tak, wrócić. No nie wiem. Tak mi się wydaje, że tu ma ciasno. Chyba, że czegoś nie widzę po tym ruchu. Dobra, skoczek F8, czyli teraz będzie E5 szykował gościu. No i teraz tak. Chyba goniec B1 tradycyjnie, bo jak zagra tak, to ja biję. Nie będzie już widełek na E4, a będę miał opcję zbicia na D5. Czyli zapobiegam groźbom przeciwnika w tym wypadku. Ten układ wieża C1, goniec B1 w gambicie hetmańskim jest bardzo fajnym układem, bo wieża nie jest zamknięta w rogu, a sobie już gra po tej linii, a goniec świetnie operuje na przekątnej B1, H7. Bardzo ciekawy układ, warto o tym pamiętać. To po prostu się tak fajnie się ze sobą wiąże. No i teraz cóż mój drogi przeciwnik chce zrobić? No znowu ma ciasno, znowu ten ruch jest niewykonalny, bo po prostu wybijam i wybijam pionkę za friko. O, posunięcie B5. On chce chyba tak mi przegonić skoczka. Tak zakładam. Tutaj nie zagram, bo tam mata nie ma, skoczek broni, więc nie ma sensu chyba się na tej diagonali mocno czaić na ten moment. Mogę w przelocie zbić, tylko po wybiciu tym. Co dalej? No właśnie. Nadal będzie fajnie, tylko teraz tak. Czy nie zagrać po prostu A3? On wstawi gońca, B4.
Tak, w ogóle chyba trzeba grać. E4 jeszcze chodzi mi po głowie, ale bicie, bicie i tu tracę pionka, chociaż nie do końca, bo jeszcze tam jest i na C7, ale bicie na F2 to już takie moje skróty myślowe. No ale myślę, że no tak się muszę zastanowić teraz, bo fajnie celuje mi się w tego pionka. Chyba A3 jednak, żeby nie było B4. Po prostu zbiję. Bo oczywiście jak zagra tak i tak, to ten pionek będzie słaby, strategicznie to będzie wyglądać lepiej. Oczywiście trzeba też liczyć, trzeba liczyć dokładnie, ale myślę, że zapobiegniemy planom przeciwnika. Jest B4, super, no to bijemy. Bardzo się z tego układu cieszę. Przeciwnik czegoś tam nie wytrzymał. No i teraz tak, E4 wygląda fajnie, bo jakby tak zagrał, to już w ogóle bajka. Go fajnie zamknął, ale tak. No tutaj pole D5 dla skoczka się pojawia. Tu będę musiał bronić. Nie za bardzo chyba chcę otwierać. W ogóle tak mogę spróbować zagrać, tylko że on zawsze skoczkami wyjdzie i będzie tutaj bronił. To już na konkretach trzeba działać. Hetman A4 chodzi mi po głowie. Będzie taki ruch na pewno. Przestawię wieżę i potem do E4. Tak zrobimy. Tak zrobimy. No wieża B8 raczej nie. Raczej trzeba grać A5. Wtedy przestawię wieżę na D1 i do E4 będę chciał dążyć. Tak, w ten sposób sobie tak w ten sposób sobie to wymyśliłem. Zobaczcie, jaką fajną rolę spełnia goniec. Goniec świetnie tutaj broni wejście skoczka do centrum, co nie byłoby jakieś pewnie groźne, ale zawsze przyjemnie coś asekurować. A jednak wieża B8, proszę bardzo. Słuchajcie, chyba mam bardzo fajny motyw taktyczny, ale to on chyba nie wchodzi, bo jak bije tutaj, on bije, ja biję wieżę, to on ma goniec D7 i mój hetman jest w pułapce. Dlatego zagram wieżą na D1. Aha, on goniec D7 będzie mógł zagrać, to wtedy ja mogę tak i celować w punkt C7. No to są zawsze miłe odejścia, a wieża D1 jest po to, żeby zagrać właśnie ruch E4, przypominam, który może mieć już za chwilę dużo sensu, jeżeli już tutaj jest wieża. Bo zawsze wieża dobrze sobie działa z hetmanem na jednej linii. To znaczy dla nas jest to dobre ze strony białych. Czarne mogą mieć, mam nadzieję, problemy. Szkoda, że ten motyw goniec C7 nie wchodzi niestety, bo jednak tutaj dalej licząc goniec D7 mimo wszystko, no tak. No tak, jednak to nie działa. To jest dosyć, myślę, że proste w liczeniu. No i na spokojnie, co on tutaj zagrał? Skoczek zagrał na B6, na G6, przepraszam. A, no to chwila, to on nie widział tego motywu, teraz ten motyw wchodzi. Bicie i bije tu z szachem i uciekam. I to się mu by zgadzało, tylko teraz jeszcze po tym ruchu jest wtrącenie goniec D7. Ale ja mam potem hetman A5, no i on jak zagra skoczkiem tu, to bije hetmana, tu odbijam. To motyw goniec C7 działa. No to gość nie widział tego motywu. Spoko. Dla nas dobrze. Bijemy z szachem. Tu nie mogę się nigdzie wedrzeć. Taki ruch grozi. No C6 wygląda ciekawie w sumie. Zastanawiam się, czy tu nie narobić mu szkód jeszcze. No C6 wygląda bardzo ciekawie, dlatego że jak odbije skoczek, to mam strzał tutaj i wieża sobie świetnie z hetmanem tutaj poradzi, tylko na końcu jest taki ruch. A poczekajcie, bo jeszcze mam tutaj taką opcję bicia. No właśnie. Czy wykorzystać tego hetmana, który stoi w obozie przeciwnika? C6 wydaje się dobre, bo on wtedy nie ma opcji grania końcem. Czy ma taką opcję? No ma wtedy hetman D7, więc tutaj hetman sobie świetnie radzi. C6, gramy C6, ryzyk fizyk, słuchajcie, bo mogłem spokojnie też odejść, ale myślę, że C6 będzie dobrym zagraniem. Otwierać grę. No tak, bo jeszcze taki ruch trzeba brać pod uwagę i hetman D7. Przewaga jakości. Wszystkie figury grają dobrze, również wieże, król bezpieczny. No, lepiej się chyba nie da grać w szachy. Zbił. No i teraz ja wiem, że na końcu jest też bicie tutaj, ale bicie na D5 od razu wchodzi. Wydaje mi się, że hetmanem trzeba zbić. Trzeba zbić hetmanem.
Tak, odbijamy. Bo nawet jak tutaj, to przecież na końcu też goniec wisi, więc on nie może mi pionka B2 zdjąć. Dokładnie, tutaj wszystko już gra i buczy. No to co, hetman C7, tak, do końca. Próbujemy wymiany. Sprawa myślę, że tu jest prosta. Już atakujemy tutaj. No to związanie nie jest jakieś groźne dla nas, ale jak zbijemy tutaj, to goniec będzie podwiązywał skoczka na zawsze. No oczywiście, on może zbić na B2, się z tym liczę. Wtedy chyba wieża A7. O, nawet jak tutaj zbił, to jeszcze lepiej. To już w ogóle ten skoczek będzie związany na zawsze. Wieża A7, żeby tego pionka pilnować przy okazji, a król musi zawsze pilnować skoczka. No, oczywiście nie mogę zagrać H4, bo tu jest bicie, ale nie szkodzi. O, nawet tak zostało zagrane, spoko. Widzę, że no właśnie, no to król odejdzie, no to, no tak, no to tutaj już jest wygrana pozycja. Zbijam skoczka, bo uproszczenia teraz już są na moją korzyść. On jeszcze może zagrać gońcem na H4, to wieża F1, ale nie, zaraz, bo tutaj wiąże, ale jak zagram tu, to zdobędę pionka. Jak on zagra tak, to po prostu zagram tutaj i nic się nie dzieje, bo tego pionka zdejmuje, nie może on go obronić. No i potem się rozwiąże tutaj bardzo łatwo królem. Chociażby król G2, F4, król F3. Dokładnie, zbieram pionki. H3 ruch przydatny, żeby na białym polu sobie stać. No, to już myślę, że każdy z nas by dał radę wygrać tę pozycję. Tu nie trzeba już wielkiego komentarza. Grunt, żeby tylko nie podstawić, bo przewaga jest nad... O, nawet mogę zbić, w sumie to będzie też proste. Zbiję, to już nie ma większego znaczenia. Gdy czujemy się pewnie, że wieżówkę jesteśmy w stanie wygrać, to dlaczego z tego nie korzystać? No to myślę, że po prostu tak i będę chciał pionkiem zasuwać do góry. Pionków jest tak dużo, że spokojnie sobie radzimy. No i okej, okay. I król tutaj idzie na G4. Prosta rzecz. Okej, okay. Mamy to. Ciekawy jestem, czy zagra rewanż. 2316, moi drodzy. No, rewanż pewnie nie chce rewanżu, więc szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Ta partia wyszła dosyć tak, myślę, że gładko. Mamy ruch C4, zagramy skoczkiem. Zobaczę, co tutaj ten mój przeciwnik reprezentuje. Patrzę na ilość partii. Ojej, 11 partii. Ale ostatnio, co widzę, że przegrywał. Więc chyba powinno być... Wiecie, o co chodzi, nie? O, mało partii rozegrał. No mam nadzieję, że gość jest uczciwy. No dobrze, G6. G3. Koniec G7. Skoczek, taka na razie angielska. Okej. Zagramy D6, bo jeszcze możliwe, że można zagrać C5. No i zagramy sobie C5 i skoczek na C6. Czyli mamy taką trochę zamkniętą sycylijską. Gra dosyć szybko. Więc prawdopodobnie, i tutaj jest taki ciekawy plan, skoczek E8, skoczek C7, skoczek E6. Ten plan jest długi, ale on jest skuteczny. Tutaj chodzi o to, żeby z skoczkiem zagrać na D4 i żeby goniec tego skoczka dobrze bronił. Jak przeciwnik nie zdecydował się na takie zagranie, a w ogóle jak tak mi się uda zagrać, to będzie bardzo fajnie. Bardzo stabilnie. Gdzieś taki plan widziałem, on jest całkiem sensowny. Trwa długo, ale działa. No teraz muszę tak zagrać niestety. No muszę tak, bo D4 groziło. Oczywiście skoczek C7 trzeba. No taki ruch będzie kombinował przeciwnik. Myślę, że... No bo tak. Aha, bo jak B4 tutaj to działa. Dobra, skoczek na E6. Okej. Teraz tak myślę... Czy nie zbić? Czy wieża B8? Może wieża B8, żeby zejść z tej linii. Bo tutaj to bicie jest ok. A, przepchał w ogóle. Spoko. To wydaje mi się, że mogę spróbować hetman A5.
Zawsze tym hetmanem mogę przecież wrócić. A spróbuję troszeczkę tutaj postraszyć na skrzydle. Zająć więcej pól, więcej spróbować zamieszać w pozycji. Oczywiście czekam na wybicie na d4. No on może zagrać f4, powinien już to dawno zrobić według mnie. Taki ruch trzeba brać pod uwagę. No wieża e8, żeby pionkę bronić. f4 zagrał w końcu. Więc teraz chyba trzeba tak, on tu. Rozbijam, on musi zbić, ja wezmę pionka. Chyba mogę zbić pionka. Według mnie mogę. Po prostu biorę pionka, goniec dobrze pilnuje. Jak zagram tak i wszystko do końca, no właśnie teraz tak, i wszystko do końca zostanie zbite. Aha, mogę tym nawet zbić, hetman wraca na c5. Więc tak zrobimy. Hetman wraca na c5. Jakby co? To goniec d7 i jakiś ruch a6, coś takiego trzeba spróbować. I na skrzydle hetmańskim warto pewnie pograć. No cóż, co on może tak zagrać, czy tu zagra? A, od razu. Zastanawiam się nad biciem. Pierwsza taka myśl i tutaj, ale to nie działa. Nie no, hetman. Hetman na c5. Teraz tak zagram, bo goniec pilnuje teraz a6. I udałoby się wyrobić wolnego pionka. No goniec g5 prawdopodobnie, dokładnie. Jak zagram tak, to hetman f3 i na f7 będzie mi atakował. Właśnie. Tak mi się grać bardzo nie chce. Bardzo brzydko to wygląda, ale czy ja mam wyjście? Bo teraz tak, on hetman f3, ja mogę zbić, on zbije, ja goniec e5, on tak, A, poczekajcie, bo tutaj goniec wisi, ale to nadal jest niebezpieczne. Dobra, brzydko to wygląda, ale zagram do f6. Brzydko, nie brzydko. Zagrać trzeba. No, to będzie powodowało, że w przyszłości on może mieć ochotę poświęcić tutaj pewien materiał. Gram szybko A3, A6, żeby hetman już nie pilnował pionka i żeby tutaj zbić. Jak wybije, to fajnie się otworzy wieża i spróbuję skontrować. No goniec mój teraz pełni rolę totalnego obrońcy. On tu falangę pionów może przeprowadzać na skrzydle królewskim, ale też tutaj próbuję właśnie na tym skrzydle coś pograć. Zbił, to mnie trochę zaskoczył, bo mi się otworzył tutaj fajnie goniec. Hetman pilnuje dobrze piątki. Teraz to wygląda chyba nieźle. Nawet mogę sobie spokojnie wieżą na f8 wrócić, coś tam kombinować w postaci f5, choć nie muszę, nie jest to konieczne. Dziwne, że zbił. Wieża w porządku, tu grozi bicie. Myślę, że tak można spróbować. Taki ruch grozi, ale to wtedy odchodzimy. Dobra, wieża A8. Schodzimy sobie tutaj z wszelkich pułapek taktycznych. Oczywiście trzymam na razie pionka A6. No nie jest to jakieś super mocno konieczne w tym wypadku, jak już tu zbił mi na G6, żeby pchać pionka do góry. No goniec B4 to się bardzo narzuca. Odchodzę sobie kulturalnie na E5, hetman stoi bardzo dobrze. Oczywiście tu może wrócić i mnie z tej strony atakować, to wrócę na C5, no i może mnie tak atakować wiecznie, będzie tracił zawsze ruch. Więc jeden taki strzał gońcem nic nie znaczy, a grozi, aha, nie grozi teraz bicie, ale mogę za to odejść gońcem sobie ładnie i wtedy połączę wieżę i będę już groził biciem. Tak, to będzie wyglądało dobrze.
Pionek więcej, para gońców. W ogóle jeszcze goniec H6 mam fajne posunięcie. To będzie całkiem sensowne, bo goniec się rozbryka. Już nawet nie chodzi o to, żeby dać szacha, chociaż to przy okazji pewnie będzie działało. Można zmienić koncepcję gry grając królem na G7 i przejść na H8 i tam króla atakować. Jeżeli będzie szach na E3 i król pójdzie do rogu, to może mieć bardzo dużo sensu, więc on według mnie powinien wrócić. Wow, to mnie w ogóle zaskoczył, powiem szczerze. Czy ja nie mogę po prostu wybić? Znaczy, ja mogę wszystko tutaj zrobić. Z drugiej jednak strony... Goniec tu, on zbije tu. Może i dobrze zagrał. Przeanalizujmy to. Bije, bije. Zagrał sobie tak. Zaatakuje pionka, tak po prostu. Ten goniec C8 wbrew pozorom dobrze może stać. Ale nie, tu trzeba trzymać E5 jednak, bo jakieś będzie zagranie tego typu. Goniec D7 bardzo mi się narzuca. On wybije. Zdwoję sobie kolejne pionki, bo wybije tym. On tutaj, ja tutaj. On zablokuje. No dobra, grajmy w ten sposób, bo chcę się rozwijać. No mu to muszę. Pozwolę mu na bicie. I odbiję pionkiem z F oczywiście. Zawsze tym pionkiem, tym gońcem na przez H6 i mimo wszystko mogę wyjść. C5 mnie martwi, ale aż tak bardzo nie. W sumie. Chodzi o to, chodzi tutaj o tego jednego pionka. Teraz mam możliwość zbicia hetmana jeszcze przy okazji. Pytanie, czy to jest dobre. Pytanie, czy nie zbić tym. Wieża A5, naprawdę? Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. On goniec A5. No to pionkiem trzeba zbić. Żeby mieć opcję po prostu walczenia o linię B, żeby mi ta wieża się nie rozhulała. Oczywiście wieża A5 może nastąpić. To wtedy trzasnę, trzasnę. Aha, i tutaj E5 będzie możliwe. Nie, no dobra, wybiję i tak zagram chyba. Zwiążę mu tę wieżę i schodzę ze związania. Zwiążę mu tutaj tego gońca, znaczy się nie wierzę. I teraz wieża B6 grozi i wieża B8. Wieża B6 przy okazji będzie fajnie, fajnie broniona. Zawsze mogę zagrać gońcem na C8, jeżeli chcę tego pionka zachować. Zaraz, co ja zrobiłem? Czy tego pionka może mi zbić? Ale moment, to nie jest takie chyba złe. Mam gońca na H6. Właśnie. Jak on przepcha, to on coś takiego. W ogóle zaćmienie słońca, słuchajcie. Nie zauważyłem, że bierze mi pionka na A6. Coś mi się tutaj ubzdurało, ale to cały czas jest ok, według mnie pozycja. Mimo, że w pionkach jest porówno, to działamy na związaniu. Chcemy tego. Poza tym ta figura zaczyna grać. Tu się dobrze broni, wszystko, nie ma przełomów na E5. Powinno to wszystko działać. No to związanie jest bardzo dla niego problematyczne. Może tak powinien wrócić, to ja wtedy po prostu zbiję pionka i tego pionka będę miał więcej. Z fajnym centrum tutaj, z tymi pionkami centralnymi. A czas ucieka. No i co tutaj, mój drogi przyjacielu, będziesz chciał wykombinować? No właśnie, ma problemy, myśli. To znaczy, że zagraliśmy dobrze. To znaczy, że jest dobra pozycja. To znaczy, że są u niego problemy i to jest ważne. No tak, taki ruch był do przewidzenia. Myślę, że tędy, tędy.
Dobra. To znaczy tak, no. Bo mogę też tak zagrać. Obronić. Ale jak zagram tu, będę miał opcję taką, też ciekawą. No dobrze, zagrajmy goniec G4. Naprawdę tutaj? Że szach? Bo teraz tak, zastanawiam się nad tym, ale jak zbiję, to mam bicie gońcem. Tu. Tu. No, cały czas bazuję na tym związaniu, więc tu się dobrze trzyma. Nawet jak będzie szach, to goniec na E6. No dobrze, bijemy na F4. Aha, taki ruch. No ale dobrze, no i co teraz? W ogóle nawet chodzi mi po głowie coś takiego, żeby zbić tego pionka. Ale nie, no wiesz, że C8 i co? No tak zagrasz, no to... Naprawdę? Tak można? To cię zwiążę tutaj. Aha, tutaj dostanę. Może tak w ogóle uciec? Aha, zbijesz mi na D6 wtedy. To ciekawe. Teraz się zastanawiam. Bardzo ciekawe. Wieża C7, goniec tutaj, wieża tu. Nie, no tu się musi wszystko zgadzać. Ojejku, goniec D5, ale zagrałem jak środka Marysia. Podstawiłem, widzicie? Straciłem czujność. Na szczęście mam jeszcze taki ruch. On wybija, no dobra. Ja wybijam, okej, okay, no i wybiłem. To nie jest jeszcze tak źle. Na szczęście to nie jest jeszcze tak źle, ale teraz mądrze wybij, Krzysztof. Czy tym? Słuchajcie, ale się porobiło. Naprawdę można wszystko schrzanić. No jak widać, to zrobiłem. Chyba tym, ale puszczam pionka, tylko że tu będą jakieś przełomy ciekawe. Może tym w ogóle. Możliwe, że trzeba pionkiem z F. Tak, pionkiem z F zbijemy, żeby trzymać to. Właśnie jakoś mniej, ale bazujemy też na związaniu cały czas. Ja teraz będę groził takim ruchem. Tak, on wrócił. Jak zagram tak. On tu. A właśnie. Różnobarwne, ale możliwe, że taki ruch jest lepszy. Możliwe, że tak, że wzięcie tego pionka będzie lepsze. Obronił. Jak ja zagram tu, on tu. Ja to wszystko wybiję, wezmę tego. Kurczę, może podejść królem. Może podejść królem, on tu, ja tam. Tu będę atakować. No, robią się ciekawe rzeczy. Może tak w ogóle zaatakować. Dużo jest dobrych opcji. Ile mam czasu? A, czasu się robi mało. Kurczę, blade, no to idę królem. Nie muszę przecież wymieniać wież. O, to jeszcze lepiej zagrałem. Znaczy, on zagrał źle, bo mogłem pionka już wziąć, ale wolę wieżą zejść już ze związania. Zachować więcej figur i narobić mu problemów. To nie jest łatwa pozycja białych. Zagramy tak, tutaj będziemy atakować słaby punkt. No zawsze jakieś szachy mogę sobie tutaj potrenować. O, to ciekawe. Wracam w sumie, bo nie wiem, co grać dalej. Dobra, biję. Tu jest opcja szacha, mam go.
Mam kwestia właśnie czasu, że tutaj czas zadecydował troszeczkę. Tak, mam go, mam go, mam go, mam go. Tu. Wszystko jest nasze. Pata nie ma, co? Mamy to, moi drodzy. 2325. Oprócz tej podstawki, wydaje mi się, że tu i tak całkiem nieźle to wyglądało. No, dzisiaj dobry dzień, dobry speedrun. Dwie dobre partie, dwa zwycięstwa. Cieszymy się z tego. Mam nadzieję, że też dla siebie coś wyciągnęliście. No i jest moc. Dzisiaj była wielka moc. Dzięki serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.